Siemano, dzisiaj moim gościem jest Burak, który został prezydentem i prezydent, który pozostał Burakiem. Przywitaj się, Szogunie. Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. Cieszę się, że mogę występować. Na początek powiedz mi, gdzie się wychowałeś, w jakich okolicznościach, bo to często ma wpływ na późniejsze zachowanie człowieka. Na przykład taki Barack Obama urodził się w Honolulu, to też jest chłopak taki zabawny, rozrywkowy, wesoły. A ty gdzie się urodziłeś? W baraku, który kuchenka była wynajmowana od milicjanta obywatelskiego, a z jednej strony mieszkała prostytutka, z drugiej strony złodziej, a z trzeciej właśnie milicjant obywatelski. Aha, to dlatego jesteś takim otyłym kurwiszonem, który dla władzy sprzedałby własną matkę. Jestem pewien, że tak. I z tego co wiem, to właśnie córka tej prostytutki daje dupy w Pałacu Prezydenckim, prawda? Znaczy, to jest ta sama rodzina, ten sam herb, ale jakby pokrewieństwo jest w wieku 18. Czyli to taka ekskluzywna dupa. I co z nią teraz zrobisz? I będę z niej korzystał, tak jak korzystali z tego moi poprzednicy. To widzę, że bardzo zależy wam na niej, skoro z niej nie rezygnujecie. Zależało nam i zależy w dalszym ciągu. A ona chce to w ogóle robić? Pasi jej to? Była zainteresowana i jest usatysfakcjonowana dzisiaj. Dobra, Szogunie, a teraz bez ściemy. Walisz prosto z mostu jednym tchem. Traktujesz ją jak... Towarzyszkę życia. No i spoko, przynajmniej wszystko jasne. Ale to niezłą kaskę musieliście na nią wydać, skoro ona taka z rodowodem i tak bardzo wam na niej zależy. Kosztowała mniej więcej miliard rocznie. Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać jeszcze o jednym. Zawsze łatwiej się wchodzi do takiej, niż się kończy. To jest stara zasada. Proszę pamiętać. Dobra, na pewno wszyscy będziemy pamiętać. I ten jeden miliard, i to, że w starą, przechodzoną rurę lepiej się wchodzi, niż w niej się kończy. Przyznaj, Szogunie, że to jest na maksa gruba kasa. Oczywiście wszystko poszło z publicznych. Nie uważasz, że powinniście byli zapłacić za to z własnej kieszeni? No, to oczywiście można się spierać, czy to dużo, czy to mało, ale to już zostawmy telewidzom, obywatelom, emerytom. Niech się zastanowią, czy to jest dobry pomysł. Czy to nie oni mają zapłacić za swoistą polityczną fanaberię? No to jest fakt. Fanaberia i to nie tania. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak ją zapinacie z Donaldem w ten sposób, że ty jesteś na dole, ona na tobie, a Donald ją od tyłu. To co wtedy? No to nasza pozycja nie jest zła. Dobra, koniec gadania o dupach. Powiedz lepiej, co tam w domu słychać. W moim życiu w porządku. W życiu mojej rodziny znakomicie. W mojej gminie, tam gdzie ja widzę to przez okno, czy jak odprowadzam dzieci do szkoły, też generalnie sprawy idą w dobrą stronę. W takim razie cieszę się razem z tobą. Ale masz tak w ogóle pojęcie, jak wygląda życie innych ludzi poza twoim podwórkiem? Ja słyszałem, że gdzieś w Polsce ruiny, że katastrofa, że tu zabili, tam zgwałcili, że tam jest korupcja, tam inne nieszczęścia. No tak to wygląda, Szogunie. Najczęściej wynika z biedy. Gdyby ludzie zarabiali więcej, wtedy nie dochodziłoby do takich sytuacji. A co to jest dostać dwójkę na rękę i to jeszcze po studiach? Nie jest ważny spór i nie powinno się go toczyć o to, czy to ma być 2000 czy 12 tysięcy. Bo istota problemu polega na tym, że zjawiska się nie da uniknąć. Weź nie pierdol, mieć dwójkę a 12 to jest w chuj różnica. No nieważne, orientujesz się w ogóle, o czym marzą Polacy? Marzą, mają na pewno marzenia bardzo, bardzo różne. Inne niż moje, to jest dla mnie jest ważne. Aha, czyli ich marzenie masz w dupie. A ty o czym zawsze marzyłeś? No marzyłem o rzeczach wielkich, takich jak o cudownych sposobie na rozwiązanie polskich problemów, tylko poprzez krzyk. Poprzez krzyk? A możesz to zademonstrować? Nas nikt nie zakrzyczy! My mamy rację! Racja jest po naszej stronie! No nie wydaje mi się, żeby to miało jakoś pomóc. No nieistotne. Ale porozmawiajmy o tym, co odjebaliście z Donaldem. Chłopak na maksa wszystkich zbajerował, naściemniał, naobiecywał, a wy zamiast z tego go rozliczyć, wysłaliście za granicę i wmówiliście wszystkim, że to wielki sukces. Co to kurwa miało być? Trudno nazwać właśnie, czym to było. Czy to była uroczystość pożegnania, czy radość z powodu, tak powiem, szybkiego wyjazdu? No raczej to drugie. Pojechał za granicę, nie narobi się, a zarobi lepiej. Przypomnij mi, jakie było wasze motto? Zarabiajmy dobrze, zwiedzajmy świat, poznawajmy świat. Ale niby jak? W sposób jak najmniej korzystny dla Polski. Zajebiste motto. I co? I to wszystko się zrealizowało. A kiedy przestaniecie tak wszystkich w chuja robić?
jak staniemy się bogatsi, a staniemy się, bo naprawdę tu nie ma ruiny. A nie baliście się, że jak wasi ludzie pojadą odwiedzić Donalda w Brukseli, to nie będą wiedzieli, jak zachować się przy stole? Przynajmniej niektórych ministrów nie trzeba już koniecznie uczyć, jak się je nożem i widelcem. No jak jesteś taki mądry, to jakbyś mafina opierdolił? Widelcem i nożem, a jeszcze dwoma nożami albo dwoma widelcami w różnych sytuacjach. Nie wiem, czy w tym przypadku sytuacja ma jakiekolwiek znaczenie, ale jak tak patrzę na ciebie, to zastanawiam się, jakim kurwa cudem taki koleś jak ty mógł zostać prezydentem. Znaczy, wie pan, ja uważam, że należę do pokolenia absolutnych szczęściarzy. Ludzie, którzy się urodzili w czepku i większość moich marzeń wielkich się zrealizowała w pełni. No tak, oprócz jebanego szczęścia, to ja nie widzę tutaj innego tłumaczenia. Jesteś w stanie to pojąć, jak taki ziemniak jak ty mógł zostać głową państwa? Ja nie mogę zrozumieć. O proszę, możesz powtórzyć to jeszcze raz? Więc powiem jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurwa, debilu, nie masz jeszcze raz powtarzać jeszcze raz, tylko to, że dla ciebie też jest niepojęte, jak zostałeś prezydentem. No po prostu tego się nie da zrozumieć. To co byś powiedział na pomysł, żeby kolejną kadencję tak sobie przesiedzieć? Wie pan, panu powiem tak, że ja oczywiście uważam, że to jest pomysł katastrofalny. To będzie wszystkich w Polsce kosztowało. No w chuj i jeszcze więcej. O tyle dobrze, że chociaż w tym temacie się zgadzamy. To może powróćmy do spraw prywatnych. Wszyscy wiemy, że ty harcerzyk jesteś. Ja jestem harcerzem z życiorysu. Wiem też, że miałeś epizod z drużyną futbolową, bo byłeś tam cheerleaderką. Coś ci pokażę. Oceń sam. Ja mówię, a, jaka gora. No? No co? Nie podobało ci się? Ja panu powiem tak, no... No niby dlaczego? Dlatego, że jeżeli się mówi a, to trzeba mieć odwagę powiedzieć b. No okej, okay, to jeszcze raz. Ja mówię a, jak agora. Mówię b, jak Belweder. A ja dodam c, panie redaktorze. Jakoś słabo to wyszło. Ale ty też jesteś taki filozof, myśliciel. Mam rację? Mam dosyć bogatą wyobraźnię. Więc... No to zapodaj jakimś aforyzmem, głębokim przemyśleniem. No wiesz, coś o życiu. No tajemnica życia, no to jest chyba jakąś tajemnicą. Aha, a coś więcej? Tak. Ja mam pewną teorię. Uważam, że taka jest logika współczesnego świata, że ludzie szczają. Także Polacy... No dobra, nie brnijmy w to dalej. Porozmawiajmy o czymś innym. Donald mi powiedział, że ty masz talent aktorski. Że zajebiście udajesz najebanego kolesia. No pokaż, co potrafisz. Pierwszy raz studium mam dla siebie całe. No masz, masz. No dawaj dalej. No po pierwsze, minie doświadczenie, którym jesteśmy już mocno zmęczeni. No to widać to zmęczenie. Powiem ci, że tak dobrze grasz, że prawie czuję to zmęczenie. Podobno w tym roku pobiłeś swój rekord, bo w tłusty czwartek zjadłeś 54 pączki. Cieszysz się z tego? To był szczególny rok. Nie mam żadnej satysfakcji z tego. No w sumie z czego tu się cieszyć? Taki grubas nie powinien tyle wpieprzać. Ostatnio dużo jeździłeś tym swoim Shogunomobilem. To powiedz mi, jak rozróżniasz poziom życia w miastach i wsiach? Odnoszę wrażenie, że tak naprawdę zlały się na możliwości odróżnienia łatwego i skutecznego odróżnienia na tych bardzo, bardzo zróżnicowanych poziomach. No to słabo. A co myślisz o zezwoleniu na prowadzenie samochodów po wypiciu alkoholu? Pozwoliłbyś czy nie? Czy może po spełnieniu jakichś warunków, że w określonej godzinie albo coś w tym stylu? Powiem raz jeszcze to, ale powiem, bierzmy przykład z krajów różnych, które mają ograniczony czas, kiedy można prowadzić na jakich zasadach, a na jakich nie. Ty, ale żona Donalda mówiła, że ten chlał przez 12 dni, a na końcu wsiadł do samochodu i pojechał do Brukseli. Co ty na to? Być może przesadziło, ale te 12 dni wydają się niedoścignionym wzorcem. A teraz już bez pytań. Zapodaj jakimś takim pijackim bełkotem. To są partie, które nie mają zgromadzonego wystarczającego doświadczenia, więc siłą rzeczy będą trudności z ustaleniem minimum. To wszystko jest płynne, to wszystko się będzie zmieniało. Ja mówię o tym, jaki wariant wydaje mi się najbardziej prawdopodobny, że one utrzymają swoją pozycję lidera i nosiciela tego głównych szans.
No stary, muszę przyznać, że całkiem nieźle wychodzi ci udawanie tego pijaka. No ale teraz już powróćmy do normalnej rozmowy. To na koniec jeszcze trochę taka niemiła sprawa. Chodzi o te obrazy, co zniknęły z Pałacu Prezydenckiego. No, szczególnie powiedz, jak to tak naprawdę było? To jest rzecz dosyć śmieszna, no bo jak rozumiem, obrazki tak zniknęły, no to trzeba je znaleźć. No nie wiem, czy taka śmieszna. Generalnie przypał w chuj. To co byś z tym zrobił? Jeżeli coś zginęło, na policję, do prokuratury. No dobra, ale tak szczerze, zajebałeś się, tak czy nie? A dlaczego mówić tak, albo mówić nie, kiedy sytuacja i sprawa jest nieaktualna w tej chwili? Aktualna, aktualna. Krótko szczególnie. Ty je zajebałeś? I tak i nie. I tak i nie. I tak i nie? Niby dlaczego? To były liszaje zacieków wilgoci na ścianie. Aha, czyli po prostu zajebałeś coś, co według ciebie nie jest obrazem. Myślę, że to jest dobre, tak powiem, zobrazowanie. Zobrazowanie? Ale kurwa żart. To jest jakaś szansa, żeby je odzyskać, czy nie? To będzie przedmiotem twardych rozmów. Kto ile może dać, na jakich zasadach. Aha, czyli jeszcze mały biznes chcesz na tych obrazach zrobić? No nieźle. Tak w ogóle to do kogo skierowałbyś przeprosiny za całą swoją ziemniaczaną prezydenturę? W najmniejszym stopniu do wyborców. No dobra, to na sam koniec pierdolnij jakimś grubym żartem, dobra? Sprawa likwidacji niedobrego systemu wizowego dla Polski, dla Polaków będzie rozwiązana. Haha, dobre. No nic, koniec rozmowy. Wypierdalaj stąd. Dziękuję serdecznie. Dobrze, że już poszedł. Jakoś tak dzikiem od niego waliło. Hej, gdzie jest mój obraz? Kurwa, łapać szuguna, hej!